Cześć, witam Was bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Z tej strony Kaśka i dzisiaj zapraszam Was na kolejny filmik, w którym pokażę Wam pracę, jaką wykonałam. Jak już tutaj widzicie, przede mną jest pudełko. Jest to dosyć sporej wielkości pudełko, zaraz Wam wszystko opowiem. Jest to praca, która też została zamówiona z okazji urodzin dla mężczyzny. Natomiast nie jest to taka do końca, wiecie, jakaś ciemna, mroczna praca, typowo męska, bo też nie chciałam robić takiej pracy, nie było takiego wymogu. No ale jest to praca dla mężczyzny na 45. urodziny. I co? I chodziło o to, żeby zrobić, ja już kiedyś taką pracę Wam pokazywałam, żeby zrobić taką kartkę z kalendarza z datą urodzenia. Ja robiłam kiedyś taką pracę w formie ramki takiej, którą można postawić sobie gdzieś na komodzie, czy też powiesić. Ona była takiej sporej też wielkości. Natomiast tutaj chodziło o to, żeby to była kartka jednak mimo wszystko, natomiast po prostu, żeby ten front był z taką kartką z kalendarza, więc ja oczywiście zaraz Wam już tutaj pokażę i opowiem Wam, co użyłam tutaj do wykonania tej, powiedzmy, kartko pracy. No kartki, bo jednak jest to kartka. Także jak widzicie, tutaj przede mną już jest pudełko. Słuchajcie, to w ogóle jest jeszcze mokre od kleju, bo dopiero co skończyłam. Synu. Ponieważ dopiero co skończyłam tą pracę, dosłownie 4 minuty temu, i szybko włączam kamerę, bo prawdopodobnie jutro jeszcze sobie dodrukuję życzenia, które tutaj ewentualnie będą wklejone, i praca już idzie sobie w świat. Także szybciutko chciałam jeszcze nagrać. Pudełko jest oczywiście wykonane przeze mnie, pudełko jednocalowe, takie najczęściej robię. Jest ono wykonane z papierów A3, z arkuszy A3, ponieważ tylko taki arkusz się nadawał już do tego przy tej wielkości. Od razu Wam powiem, od razu to pudełko ma wielkość 8,5 cala w kwadracie, więc no spore pudełko. No i jak już tutaj widzicie papiery, być może już rozpoznajecie, są to papiery z Alchemy of Art in Frosty Colors. Miałam tutaj taką jedną tą kolekcję 20x20, więc ona idealnie mi tutaj spasowała. Właściwie użyłam 3-4 arkusze, powiedzmy, bo tam jeszcze sobie też listki jakieś tam chyba wycinałam, czy coś tam, nie wiem. No i tutaj są właśnie takie w tej kolekcji kolory w sumie troszeczkę niebieskie, jak widzicie tutaj. Troszkę one są niebieskie, są takie niebieskie kwiaty, ale te rewersy tych stron, one są takie właśnie, no pod męską kartkę idealne wydały mi się. Właśnie takie brązy, takie postarzone, tutaj właśnie jest piękny ten taki ciemny brązowy, taki vintage'owy papier z takim ładnym bardzo wzorem. Więc wydawało mi się, że te papiery idealnie się tutaj sprawdzą właśnie do tej pracy, więc użyłam te papiery, słuchajcie. Oczywiście jest złoty papier użyty, już nie będę Wam pokazywać, to jest galeria papieru, ten, który zawsze używam, albo przeważnie. Więc tutaj jest też rameczka zrobiona. Tutaj widzicie, taki belly band zrobiłam. Natomiast pudełko nie jest związane, nie jest, to jest taki, wiecie, belly band, taki właściwie tylko ornament przez środek, bo już nie chciałam żadnych wstążek dawać, bo no już tak chciałam coś innego zrobić. Więc jest tutaj ten belly band zrobiony, też podbity złotym papierem, i tutaj na środku jest taki też, nazwijmy to, ornament, który też wykonałam właśnie z tych wykrojników, które mam od Aliny z AliExpress. Takie dwa wycięłam i jest, widzicie, nastemplowane tutaj taka ramka i piszę tutaj dla Ciebie. I to jest, słuchajcie, ramka, która jest z Agaterii. Taka bardzo ładna, elegancka ramka. Tutaj są różne takie napisy. Ja wybrałam właśnie napis dla Ciebie. Miałam zrobić serdeczne życzenia urodzinowe, ale stwierdziłam, że będzie nadziubdziane strasznie, bo jednak ta ramka nie jest taka duża. Więc dałam po prostu tylko dla Ciebie. I tutaj ten napis jest wyembosowany złotym pudrem do embossingu. I to jest taki mój stary, stary puder Sternenstaub Heiden Design.
jakaś taka niemiecka chyba nazwa. No i on się nazywa po prostu Champagne Gold, czyli taki szampanowy. On jest bardzo ładny, on jest taki matowy, nie jest taki świecący, właśnie taki do vintage'owych, bardziej prac, takich, gdzie coś chcemy tam, wiecie, przystarzyć czy coś, to świetnie się nadaje ten puder do embossingu. I tutaj też użyłam, widzicie, na obramówkach, oczywiście Distress Ink Vintage Photo, kolor, który też świetnie się właśnie sprawdza do takich prac. W środku na kartce też delikatnie użyłam tego Vintage Photo, więc tak wygląda moje pudełko. Wydaje mi się, że wyszło bardzo elegancko i dosyć pasuje do tej pracy, którą właśnie Wam już pokazuję. Więc moja praca wygląda tak. Niestety nie zrobiłam wyciągadełka, więc tutaj jest odrobinkę problem, żeby sobie to wyciągnąć, ale spokojnie, wszystko jest ok. Więc tak wygląda praca, pokażę Wam, jest to, widzicie, no duża praca, sama kartka ma 8¼, 8¼, więc no duża kartka, ale ja właśnie bardzo chciałam, żeby ta kartka była taka duża, bo chodziło właśnie o uwydatnienie tutaj tej kartki z kalendarza. Ja dla porównania Wam tutaj, o tutaj wstawię zdjęcie tej poprzedniej właśnie pracy, ponieważ osoba, która zamówiła u mnie tą pracę, właśnie widziała tamtą ramkę gdzieś na Instagramie czy na Facebooku i właśnie poprosiła, żebym zrobiła coś właśnie w tym stylu, tylko właśnie w formie kartki. Ja, ponieważ tamta pierwsza była taka dosyć jasna, bo była też robiona dla kobiety, no więc tutaj troszeczkę poszłam w odrobinę ciemniejsze kolory, czyli tutaj powtórzyłam ten papier z pudełka, a właściwie na pudełku powtórzyłam z kartki, bo to wiadomo, najpierw kartkę robiłam. Więc tutaj jest powtórzony ten papier. Tu pod spodem jest warstwa taka zrobiona i jest papier troszeczkę jaśniejszy. Tutaj ten sam, który jest na tym belly bandzie, czyli on jest taki, nie wiem, czy tutaj chyba już nie ma tego arkusza, ale on jest naprawdę bardzo ładny. To był taki, o widzicie, taki, już chyba zostały mi 3 te arkusze, 2 właściwie mi zostały, także to jest taki jaśniejszy. Tutaj są takie 2 narożniki z wykrojnika w kolorze takim brązowym, to jest taki czekoladowy kolor i on jest właśnie, to jest taki papier też perłowy, czyli on się tak delikatnie świeci i tak. No i tutaj jest właśnie ta kartka z kalendarza, z datą urodzin, rokiem urodzin i tutaj też dopisałam sobie właśnie, kiedy w tym dniu wzeszło słońce, kiedy zaszło słońce, który to był dzień roku i który to był tydzień roku. No i oczywiście, jaki dzień wtedy wypadał. Myślę, że jest to taka fajna pamiątka na takie jakieś bardziej okrągłe urodziny. No i co tutaj? Kompozycje kwiatowe z dwóch stron. I powiem Wam, że kwiaty, jeżeli chodzi o te kwiaty, to ja je wygrzebałam gdzieś z mojej szuflady. To są kwiaty, które kupiłam gdzieś online, w jakimś sklepie i nie pamiętam po prostu, co to był za sklep, co to są za kwiaty, bo miałam je tak luzem włożone. Jeżeli ktoś rozpoznaje te kwiaty, gdzieś je kojarzy z jakiegoś sklepu, bo tutaj są, widzę, 2 rodzaje. Jedne są takie bardziej z okrągłymi listkami, tymi płatkami, a drugie są, widzicie, te białe. Są takie bardziej szpiczaste, mają te płatki. I bardzo piękne są te kwiaty i chętnie bym je dokupiła sobie, bo nie mam ich już. Mam jeszcze chyba 1 albo 2 te brązowe, ale tych białych już nie mam. Więc jeżeli ktoś rozpoznaje te kwiaty, to dajcie znać i ja sobie je jakoś może spróbuję znaleźć. Więc tutaj są te kwiatuszki właśnie użyte. Do tego są jeszcze takie kwiatki, takie żółte. Takie, ja nie wiem, jak one się nazywają. Nie pamiętam, żonkile może. Więc one są śliczne, cudowne. No i tutaj mam jeszcze 2 różyczki z Prime. Takie fajne, jakby z gazety wycięte, bo one mają takie nadruki tutaj, więc bardzo fajnie wyglądają. Tutaj jest jeszcze motylek z tej kolekcji właśnie z Alchemy of Art in Frosty Colors, bo ona się nazywa In Frosty Colors, czyli sugeruje taką zimową kolekcję, ale tam jest, ona jest taka ślubna bardziej, mi się wydaje, ta kolekcja, więc nie wiem, czy to taki ślub miał być zimowy, czy nie wiem. W każdym razie był tam taki motylek, którego wycięłam i sobie tutaj dołożyłam. Są w złotym papierze wycięte takie te listeczki z róży, które też mam.
No i tutaj takie zielone listeczki pod spodem z jakiejś kolekcji też są powycinane. Nawet nie wiem, czy to też nie są te z Alchemy of Art, bo tutaj też chyba były w tej kolekcji, miałam takie do wycinania kwiatki, bo ja mam też wycinanki do tej właśnie kolekcji, więc przypuszczam, że to są właśnie z tej kolekcji też z Alchemy of Art. I tutaj jeszcze wystają listki z Heartfelt Creations. No to są te, słuchajcie, te, które zawsze ja sobie wycinam. Bardzo fajne, one się super sprawdzają. Nastemplowałam i wycięłam je i nastemplowałam, wiecie co, tym tuszem, ponieważ ja je stemplowałam też na papierze perłowym. One się tak delikatnie błyszczą, bo są właśnie na perłowym papierze stemplowane. No więc, żeby to mi się wszystko nie rozjeżdżało, więc użyłam sobie Stazon tuszu w kolorze Settle Brown. Powiem Wam, że rzadko, bardzo rzadko używałam ten tusz i nawet myślałam, że już wysechł mi dawno, ale nie wysechł, a ma, żeby Wam nie skłamać, chyba z 10 lat, bo to jest też jeden z pierwszych tuszy. Jak pierwszego z tej zona czarnego kupowałam, to kupiłam wtedy też ten brązowy kolor i cały czas to jest to samo opakowanie i bardzo pięknie występował, bez problemu, naprawdę bardzo ładnie wygląda, więc tak wyglądają tutaj te moje skromne kompozycje. Tutaj jest ta większa kompozycja. Jest dodany gnieciuszek, taki w kolorze takim, to jest taka, ja bym powiedziała, nie wiem, bardzo, bardzo jasne kakao, taki według mnie, taka troszeczkę bawarka, kakao, bardzo ładny kolor, taki delikatny i wydaje mi się, że tutaj bardzo przypasował. Nie chciałam już przeciemniać bardzo tej kartki, bo nie chciałam, żeby ona była taka bardzo ciemna, pomimo że jest dla mężczyzny i ktoś by pomyślał, że musi być bardzo ciemna, to jednak ja uznałam, że nie będę jej robić takiej bardzo ciemnej, więc tak wyszła. Słuchajcie, z tyłu wygląda tak. Tutaj dałam tylko taki paseczek. O, jest nawet złoty też pod spodem. Dałam tylko taki paseczek. Już nie chciałam za bardzo obciążać tej kartki. Natomiast w środku jeszcze nie jest przeozdobiona, ponieważ tutaj będą tylko życzenia też na złotym papierze, które właśnie jutro jeszcze muszę wydrukować, ale też nie będę ich wklejać, bo ja lubię, jak po prostu osoba sobie najpierw przeczyta te życzenia i zdecyduje, czy po prostu będzie je sobie wklejać, czy sobie napiszę sama i tak to u mnie wygląda. Więc słuchajcie, tyle o tej karcie. Jeszcze co Wam powiem, jeżeli chodzi o cały ten napis tutaj, bo ja to oczywiście na komputerze robiłam, no to te napisy są w kolorze takiej ciemnej czekolady, natomiast tutaj ten 29, numer 29 maj, to jest takim zielonym, takim zgniłym zielonym. Chciałam już tak wyjść z tego brązu i myślę, że tutaj przypasował ten kolor. Tak w kamerze też nie widać za bardzo tego koloru, ale on jest naprawdę bardzo ładny, taka oliwkowa zieleń, więc bardzo ładnie to wygląda. Więc słuchajcie, tak wygląda moja praca dzisiejsza. Tak się prezentuje, do niej też pudełko. Tak wyszło. Już myślę, że jutro będzie praca odebrana, albo najdalej w sobotę. Więc tak prezentuje się moja praca dzisiejsza. Mam nadzieję, że Was zainspirowałam, że Wam się podoba. Dajcie oczywiście kciuki w górę. Też oczywiście subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Komentarze jak najbardziej mile widziane, bo je bardzo lubię czytać i mieć interakcję z Wami, więc zapraszam Was również do kolejnych filmików. A na dzisiaj już Wam dziękuję. Pa, pa!